Cześć, z tej strony Mike, witam Was w kolejnym odcinku i dzisiaj będzie odcinek o kolejnej konferencji, a mianowicie nbx czyli Next Block Expo, który już 15 i 16 maja w Warszawie. Zaprosiłem Dawida Kustrę, organizatora tej konferencji, żeby porozmawiać o samej konferencji. Mam dla Was oczywiście kod zniżkowy, który znajdzie się w opisie pod tym filmem, a ja jednocześnie też będę prelegentem na tej konferencji, będę prowadził panel dyskusyjny, także zapraszam, zaczynamy. Jak już wspomniałem na wstępie, moim gościem jest organizator konferencji NBX, czyli Nextblock Expo, Dawid Kustra. Cześć Dawidzie. Cześć, cześć. I dzisiaj cześć, cześć. oczywiście pogadamy sobie o konferencji, która już jest można powiedzieć w kanonie naszych polskich konferencji kryptowalutowych. Nextblock Expo już 15 maja dwudniowa konferencja. Może tak na początek, jakie nowości w stosunku do poprzednich edycji? Tak możesz mi tutaj zdradzić, bo, bo poza daną już mi powiedziałeś, ale ludzie jeszcze nie wiedzą. To tak. Jeżeli chodzi o, o dodatki do naszego formatu, to co rok chcemy dodawać kolejne elementy do wydarzenia. I w tym roku będzie to kolejna scena, scena, która, która będzie poświęcona stricte deweloperom i, i osobom tworzącym w web 3, więc tą sceną opiekują się opiekują się panowie z Degen House. Też będą tam zupełnie takie stricte tematy, można powiedzieć, na wyższym poziomie interesujące, zwłaszcza Degenów w tej przestrzeni. Też się dziwię, że, że dopiero teraz wpadliśmy na ten pomysł, ponieważ mamy kino do dyspozycji, więc wszyscy uczestnicy, którzy mają bilet na NBX, będą mogli pierwszego dnia zostać z nami dłużej i po zakończeniu konferencji będziemy też, będziemy też puszczać prelekcję filmu o kryptowalutach. Troszeczkę, troszeczkę jak jak, to, jak ten event string, taki nowy poświęcony, który był organizowany w Pałacu Kultury, w związku z halvingiem. Na pewno nie, nie na taką skalę, nie tak, du, nie, nie tak duży, ale kilka może prelekcji puścimy na, na dużym ekranie. To też będzie bardzo spektakularne, bo duża sala, ci, którzy byli już na NBA, duża sala w Multikinie, ta główna, to jest, to jest ekran, który ma największą przekątną w Europie, więc nie ma większej sali kinowej i też pod kątem uczestników. Tam się mieści 800 osób, więc na pewno będzie fajna atmosfera. No i przede wszystkim w miłym gronie, tak? Będziemy mogli nadal kontynuować ten networking i spędzić miło czas z popcornem w ręku i oglądać sobie fajny film z osobami, z którymi nawiązaliśmy relacje na, podczas całego dnia konferencji. Drugiego dnia już nie puszczamy tej, tej projekcji filmów, ponieważ też przygotowujemy się do, do imprez, do Afterparty. Który w, który w tym roku wraca do, na ulicę Foksal, do klubu Chashaton. Tutaj Ari 10, który, który jest gospodarzem tej imprezy, na pewno przygotuje ciekawe, ciekawe atrakcje, więc, więc bawimy się do, do niedzieli, Tak naprawdę do, do piątku, bo to jest środa, czwartek, więc do piątku a możemy sobie przedłużyć i pociągnąć. Jak ktoś ma czas i, i zdrowie I jeszcze to przez jest, weekend. Słuchaj, to jest bardzo dobrze tak, jak mądrze o tym pomyśleć, to jest bardzo dobrze rozwiązane, tak? Niby konferencja w trakcie tygodnia, ale jak człowiek chce odpocząć po konferencji, to może sobie zostać na weekend. Więc to jest... Dokładnie, nie odpoczywam, nie, że tak powiem, nie kurujemy się w ciągu tygodnia, tylko w sobotę możemy odpocząć i złapać trochę oddechu i, i nadal korzystać z trzecia. Rozrywkowego Warszawy, więc a w Warszawie jest co robić, i są fajne miejsca. No i też społeczność będzie na miejscu, więc możemy tak. się, możemy nadal się integrować w tym, w tym gronie. Zgadza się. Tutaj nawet można powiedzieć, bo miałem cię zapytać, czy to nie jest tak, że się tak rozwijacie, czy zaraz dla was multikino nie będzie za małą, za małą przestrzenią, ale jak mówisz, że taka sala duża jest. Wiecie co, robimy taki pilotażowy projekt. On się nazywa Polish Blockchain Week który ponieważ nie chcemy tylko my jakby być kreatorem tych, tych przestrzeni edukacyjnych i zapraszamy wszystkie społeczności aby coś zrobić w ciągu całego tygodnia w którym organizujemy NBX ponieważ przyjeżdża mnóstwo ludzi z zagranicy i warto żeby im pokazać też, też inne obszary w których jesteśmy mocni tak, tutaj Polska stoi bardzo mocno pod względem IT mamy najlepszych na świecie programistów deweloperów i to jest nasze tak powiem E produkt eksportowy i wielu e, wiele projektów zagranicznych korzysta z e, pomocy tutaj polskich Software po polskich e, programistów, więc, e, więc stąd ta scena e, poświęcona stricte deweloperom. E, wszyscy też szukają dobrych, e, dobrych devów e, i dobrych e, i dobrych programistów, których mogliby zatrudnić do siebie, e, do, do siebie na, u, u, u siebie w projektach, więc, e, więc jak najbardziej. E, jak najbardziej my też to dostrzegamy i chcemy, i chcemy to wszystko umożliwić i ułatwić ten kontakt między projektami a, a dewami. Oczywiście, no to jest bardzo fajne, tak jak to cały a jeszcze, ten, tak? A jeszcze, jeszcze odpowiadając, bo tak mi uciekła myśl, bo ktoś tu przychodził yy, i mnie trochę zdekoncentrował, yy, yy, chcielibyśmy jak najbardziej się rozwijać i yy, idziemy w tym kierunku, bo widzimy po zainteresowaniu i po ilości biletów, i po ilości uczestników, którzy będą obecni. Yy, moim marzeniem jest stworzenie takiego eventu może nie marzeniem, ale takim celem. Żeby stworzyć taki naprawdę event na, na miarę eventów zagranicznych topowych w Dubaju czy w Portugalii, żebyśmy my jako Polska, zwłaszcza Warszawa, która ma szansę być takim hubem na eu, w tej części Europy Środkowo-Wschodniej i też taką, taką trampoliną na wschód z racji tej sytuacji geopolitycznej i z tym, co się dzieje na, na, na świecie, myślę, że to tu będą się roz, rozgrywały Yy, największe biznesy, jeżeli chodzi o, o Web3, a, a na pewno będą zarządzane z tego miejsca, bo jesteśmy w doskonałym, yy, w doskonałym położeniu. No i widzimy też yy, zainteresowanie projektów, które jakby przeparkowały się yy, pod kątem yy, prowadzenia swojego biznesu ze wschodu yy, tutaj w Polsce na samej w samym centrum Warszawy na Złotej ma, mamy chociażby trzy kantory krypto ukraińskie, więc w, w, w jednej lokalizacji, więc no widzimy, że ten rynek jest bardzo tutaj mocny i obecny i my jak najbardziej chcemy się integrować również z tym, z, z tym community, więc myślę, że jak ktoś y, tworzy projekt y, i chce go marketingować i promować, no to NBX jest, jest dobrym mi mi miejscem, ponieważ tak naprawdę y, pokrywamy zasięgowo Trzy kraje, tak? Więc, więc to jest bardzo fajne. Tak, oczywiście. Jeszcze tego, żeby nasze władze rozumiały to, jaki jest potencjał, bo to, co wspomniałeś, albo będą firmy tutaj i będą tutaj płacić podatki, albo będą zarządzane stąd, bo będą zorganizowane mhm. gdzie indziej. No nie wiem, zobaczymy, zobaczymy po tym spotkaniu. W ministerstwie mam takie różne sprzeczne doniesienia i zobaczymy, zobaczymy co z tego wszystkiego wyniknie. No, staram się być optymistą i. Myśleć, że jednak coś fajnego będzie. Słuchaj, tak. No ja myślę, że mhm. ja myślę, że masz rację tutaj bardzo, yy, bardzo wszystkim, zależy, żeby ta współpraca była. Jak najlepsza. Myślę, że nie wykorzystaliśmy tej szansy, która była w 2017 18 roku. Polska była jednym z liderów kupania kryptowalut. Myślę, że to się fajnie wszystko rozwijało. To się skończyło też z dwóch względów: też, też wzrósł poziom trudności kopania i też cena spadła i trochę to wszystkich dotknęło. Ale, ale jeżeli chodzi o legislacyjne, o legislacyjne środowisko, no to nie było tak najgorzej, porównując. Z, z całym światem. Teraz wracamy trochę, ma, mining wraca do, do łask. My widzimy to po, po naszych wystawcach we, też. też beń, y, Wielu górników przeparkowało się, zmieniło y, z Bitcoina też wie, wiele osób kopie Kaspę. My Kaspę zaprosiliśmy na nasz event. Y, będzie obecna, więc mimo tego, że Kaspada wszystkim wiele spo, społeczności tutaj w, Pol w Polsce inwestowało w Kaspę i y, 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 ten projekt był jakby mocno researchowany przez wiele wiele, że tak powiem, ekip Krypto Krypto Ekip i wiele innych takich składów, że tak powiem, inwestycyjnych i spekulacyjnych. Kaspa była bardzo mocno, że tak powiem. Bar, bardzo bardzo wiele się powiedział o kaspie i, i to fajnie że daliście znać y, jako specjaliści y, całą rynkowi że warto warto się przyjrzeć temu temu projektowi bo dał bardzo du, dużo zarobić ale też dał dużo za, zarobić gór, górnikom więc tutaj y, no kaspa moim zdaniem hit y, sam też y, Dziękuję Markowi, że mnie zainteresował projektem, bo, bo bardzo fajnie to wychodziło. Markowi z, z Perwolowi. I jeżeli chodzi o, o właśnie, mining, no to myślę, że nadal moglibyśmy być tutaj mocnym graczem i też wiele jest u nas inwestycji związanych z fotowoltaiką. Z, z, z farmami wiatrowymi, to wszystko można byłoby tak fajnie połączyć, zrobić ciekawy projekt, ciekawy produkt, i, yy, i moglibyśmy wszyscy, wszyscy na, na tym fajnie żyć, i, i rząd też w, 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 w postaci podatków. Więc yy, no dziwię się, że, że to nie jest, że tak powiem, podejmowana ta, ta rękawica i, i nie ma tego di di dialogu między community a, yy, a osobami, które, które tworzą te, te regulacje. No, nie do końca pewnie to rozumieją, a może po prostu nie chcą rozumieć. No, ale zobaczymy, zobaczymy, jeśli o to chodzi. To troszeczkę mnie zaskoczyłeś, muszę przyznać, że o, oczywiście Bitcoin już stał się takim bardzo profesjonalnym do kopania. Tam się właściwie zajmują, zajmują bardzo duże, chociaż niektórzy tam sobie domy ogrzewają. No, jeszcze w Polsce ta energia też nie jest najtańsza, ale do, tak jak mówisz, można by było fotowoltaikę wykorzystywać, można by było energię wiatrową i tak dalej. Jeśli o to chodzi, i potem jeszcze jak Ethereum przeszło na Proof of Stake, to wiem, że tam dużo ludzi odpuściło sobie po prostu temat, bo jak jeszcze było to Ethereum, to jeszcze ludzie kopali tak. sobie w domu. No ale są inne projekty, jeżeli ktoś chce się zainteresować, to oczywiście niech trochę zgłębi temat. E, najpierw się zainteresujcie, a później dopiero kupujcie koparki, bo żebyście nie, nie, nie porobili błędów. No dokładnie. I, I też takim produktem ubocznym ob, ob, kopania jest, jest generowane ciepło. Oczywiście. Więc to Można jest to super produkt dla rolników. Oczywiście. Jeżeli no, fo, 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 fotowoltaikę na, na w swoich szklarniach czy na swoich takich w, w, w halach produkcyjnych, mogliby później to ogrzewać. Tak, można tę energię ciepłą wykorzystać na wiele różnych sposobów. Słuchaj, no wiadomo, że sentyment rynku od zeszłego roku bardzo mocno się zmienił. Więc tak zastanawiam się, czy wy to zauważacie, ja zawsze pytam różnych organizatorów konferencji, czy widzisz zmianę tego sentymentu w postaci większego zainteresowania ludzi, ale także projektów, wystawców i tak dalej. tak, to jest paradoks, bo jeżeli rynek jest taki. Yy... Bardziej spokojny, a wręcz jest taki yy, no słaby, to widzimy bardzo dużą, yy, bardzo duże zainteresowanie projektów, które zbierają finansowanie i chcą brać udział yy, w związku z tym, że szukają finansowania. Teraz jak jest hype i wszyscy mają kasę, to już tym projektom tak bardzo nie zależy, więc, yy, ale interesują się więcej yy, uczestnicy. Yy, I yy, o, osoby, które są nowe na, na rynku, które chciałyby również uczestniczyć w tej. Yy, yy. W, tej, w, tym, w tym ranie, tak, i chcieliby, chcieliby się dołączyć do pociągu, wejść na następne i jeszcze coś na tym sobie uczknąć. Ale to jest ba bardzo fajne, bo zainteresowanie wśród, wśród uczestników rośnie, wśród projektów spada, bo każdy jest za 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 zarobiony, si si siedzą na, na kasie i, i nie muszą nic robić. Ale, więc, ale to zawsze jest taki konstans, więc jeżeli tu jest mniejsze zainteresowanie wśród, od projektów, to jest większe od, od uczestników i a, a, a jak się rynek zmienia to, to na odwrót. Bilety oczywiście jeszcze są do nabycia, można sobie. Bilety na... jeszcze są, jeszcze są. też zachęcam żeby bo tak naprawdę ma, mamy ograniczoną liczbę uczestników, którą możemy z tam z przyczyn nawet bezpieczeństwa wpuścić na, na event i to, tego nie możemy przekroczyć, bo to jest bardzo skrupulatnie liczony przez, przez samoweniu, ile osób jest na, 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 na przestrzeni, więc ma, mamy jeszcze taki space na około, nie wiem, w tym momencie chyba na 18% całej puli, yy, ale wiesz jak jest, wszyscy, wszyscy, na, ostatnią tak, wszyscy na ostatnią chwilę kupują tak. te bilety, yy, nikt, nikt o, tym, o tym nie chce myśleć, teraz jeszcze ta majówka, więc myślę, że każdy po majówce się obudzi i ale może się obudzić z informacją, że jesteśmy, jesteśmy sold out. Tak mieliśmy w 2022 roku. Nie wiem, czy pamiętasz, że nawet nawet wystawcy we, we nie mogli nic zrobić, bo nie mogliśmy i yy, sponsorzy, no nie mogliśmy im dać wie, wie, więcej biletów dla swoich znajomych, bo po prostu no nie mogliśmy wpuścić więcej osób, więc yy, tak też było na, yy, na konferencji organizowanej yy, y, Crypto Community Conference, tam bardzo szybko panowie sprzedali bilety. I też, I też była trudność. Potem na czarnym rynku chodziły te bilety X, X10. Zgadza się? Powiem Ci tak, ja się spotkałem nawet z tą sytuacją, to wiem doskonale, że ludzie czekają na ostatnią chwilę, że ktoś bez biletu przyszedł na konferencję i on był święcie przekonany, że on sobie kupi jak do kina w kasie, czy jak w Biedronce, kupi sobie bilet po prostu i wejdzie, tak? I się był wielce zdziwiony, gdy się okazało, że no niestety, proszę pana, no nie mamy biletów i jesteśmy to, co mówisz, to są przepisy różne bezpieczeństwa i tak dalej. Każdy budynek ma to ma to, można powiedzieć, tutaj ograniczone, więc to ja też apeluję do Was o to, żebyście nie czekali do ostatniej chwili. A przy okazji też no, w opisie tego filmu macie kod zniżkowy Mike Satoshi 20 na, na 20% zniżki, także też możecie z, tego, możecie z tego skorzystać. Ten kod dotyczy tylko zwykłych biletów, czy też VIP-owskich? Wszystkich wszystkich, wszystkich, wszystkich. Czyli na wszystkie, na wszystkie bilety obowiązuje ten kod, także naprawdę uwierzcie mi, to nie jest pierwsza konferencja, i my to nie mówimy dlatego, żeby tu was nagonić, żebyście sobie po prostu kupili bilety, bo naprawdę są takie sytuacje, że już później tych biletów nie ma i jeszcze pół biedy, jak uda się, że ktoś da ogłoszenie, że tam sobie odsprzedam albo oddam bilet, bo akurat nie mogę, bo różnym ludziom różne rzeczy wypadają, nie? A, a gorzej, jak później chcecie, macie wszystko fajnie, tylko no o tym bilecie żeście zapomnieli i to Dokładnie, a ten nie? A atrakcji będzie na pewno sporo. Też jest przygotowywany przez, przez naszych partnerów konkursy z nagrodami. Na przykład Olympics robi konkurs specjalny z nagrodami bardzo fajnymi. Też fundacja pana Bitcoina, Oni bez miners, oni też robią taką aukcję charytatywną, gdzie będą losy. Każdy może sobie kupić los, chyba nie wiem za 5, do dolarów, a nagrody są w wartości kilku tysięcy do dolarów. Więc też jest ograniczona liczba osób, więc y, prawdopodobieństwo, że żawy, żawy, wygramy, jest jakieś 1 do 2 tysięcy. Więc, y, więc nie jak w tych tak lotku, więc y, bardzo duże prawdopodobieństwo, y, jeżeli chodzi o, lot, o, o takie rzeczy. Więc, y, więc y, y, fajnie, żeby być. Y, też, y, też będzie taki konkurs, jeden z dziesięciu, Kanga organizuje. Yy, też z nagrodami, więc na pewno, na pewno wa warto być. Ten film jest ciekawą atrakcją. Yy, no i przede wszystkim to, co yy, nas cechuje, to. To bardzo dobry networking na najwyższym poziomie. My jesteśmy konferencją, która ma taką prezencję międzynarodową, z racji tego, że robimy ten event nie tylko w Warszawie. Też głównym językiem jest język angielski, jeżeli chodzi o główną scenę. Ale nie przejmujcie się tym, ponieważ jak zawsze na naszych eventach wszystko jest tłumaczone symultanicznie i kto nie czuje się na siłach, słuchać contentu po angielsku, to może sobie wziąć radyjko i słuchać sobie po polsku i tam tłumaczę, tłumaczę z języka angielskiego na polskie, będą tłumaczyli w czasie rzeczywistym, i, i można swobodnie to słuchać. Na mniejszych scenach będą dwie mniejsze sceny, tam, tam język jest do wyboru przez prelegenta. Wiem, że polskie podmioty będą, polskie projekty, które prowadzą warsztaty, to będą warsztaty w języku polskim. A było tak na MBXie, że jak nie wiem czy pamiętasz, że jak były ciekawe, ciekawe pozycje w agendzie na tej mniejszej scenie, to nagle wszyscy się rządzili tam na mniejszą scenę tam po polsku i ludzie siedzieli nawet na schodach i nie było nawet jak wejść, a na tej głównej było, było mniej osób, więc to, to nie znaczy, że to nic, nie, nie, nie znaczy, jeżeli umiejscowienie na której sali mamy prelekcję. Ważne jest, kto, kto jest prelegentem, więc, więc, więc w agendzie trzeba się dowiadywać, co gdzie i na której jest scenie. Więc ka każdy będzie miał do wyboru, co kogo interesuje. Nie jesteście skazywani na jeden kontent, tylko możemy sobie to samemu o tym decydować i iść na którąś scenę chcemy. Oczywiście, jeszcze chciałem Cię zapytać o wystawców, bo wiem, że mogą się pojawić niespodzianki, nowe projekty. Które wcześniej się gdzieś tam nie wystawiały, więc powiedz mi, czy tutaj jakieś nowości też przewidujecie? Słuchajcie, ściągnęliśmy e, projekty, w które sami też e, inwestowaliśmy. E, taką perełką, którą e, Tom Kopera e, współorganizator, współ, współwłaściciel MBX, bo mój wspólnik e, załatwił w Dubaju takie partnerstwo. Przyjedzie do, do nas ton. A więc krypto, które, które bardzo mocno było, e, przez wszystkie tutaj, e, przez wszystkich influencerów, prze, przez wszystkich e, specjalistów na polskich, e, na polskich mediach. E, ten projekt był re -researchowany na wszystkie strony, były, e, były o tym analizy e, i też dał fajnie zarobić. No, bardzo po popularny projekt, więc, więc będzie to on u nas i, i cały core team. Będzie Kaspa już o tym wspomniałem, więc też bardzo mocny projekt. No oczywiście już kolejny raz naszym partnerem jest ICP, będą też topowe giełdy krypto. Wszystkich staramy się anonsować na naszej stronie, może sobie zareklam zar 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 tak na szybko, o kim, o kim kogo pominąłem. Z ciekawych, no oczywiście, oczywiście polskie mocne projekty, a mianowicie Kanga, będzie też wraca do nas po wielu latach Zonda już po rebrandingu. Y, więc y, też y, Community czeka, żeby dowiedzieć się, co, y, co słychać w projekcie. Byli y, byli obecni na, na, y, na, na inwestowcach, to można było też się o nich bezpośrednio y, dowiedzieć, co słychać, y, ale też środowisko y, stricte krypto też na pewno ma wiele pytań i, y, i chętnie się dowie, jakie nowości, y, co nowego u nich słychać, i y, y, y będzie można porozmawiać z projektami, z giełdami. Yy, bezpośrednio na miejscu. Oczywiście wszystko znajdziecie na stronie NetBlook, także tam są wszystkie, tam są wszystkie informacje, więc jeżeli ktoś jest ciekawy, to jeszcze tak zapytam yy, odnośnie prelegentów, czy może są jakieś ciekawe osoby, może jakieś nowe. No wspomniałeś tutaj o tonie, więc pewnie ktoś z to będzie. Ale powiedzmy, tak czy, 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 czy jakieś takie osoby, które no bo wiadomo, że tam. Pewnie nasi polscy youtuberzy, to będą prawie wszyscy, ale, ale generalnie na kogo byś tak można powiedzieć, zwrócił uwagę. No to słuchajcie, Polska jest bardzo silna, jeżeli chodzi o, o gaming i mamy wiele. Stu studiów gier, wiele projektów, które, które tworzą gry i my, w związku z tym, że idea całego nvx to było takie miejsce, w którym łączymy inwestorów i startupy I, i to nam się bardzo fajnie udaje i ściągamy największe fundusze inwestycyjne, które inwestują w gaming. W Berlinie, w Berlinie udało nam się zaprosić Animoca Brands, czyli największy fundusz inwestycyjny na świecie, który inwestuje w sektor gamingowy. W tamtym roku, w 2023 zainwestowali prawie 2,4 miliarda dolarów w różne gry, więc yy, byli u nas też w Berlinie. Yy, bardzo mi się podobało, ciekawe projekty, yy, tam ciekawe partnerstwa się nawiązały. Yy, będzie yy, 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 będzie Mantle, będzie Miko Matsumara, on zawsze z nami jest, to jest człowiek, który tworzy, ma taki dar do, do tworzenia unikornów, czyli projektów, które mają status i wycenę ponad miliard dolarów. On stworzył już chyba sześć takich projektów. No będzie też bardzo fajna osoba, przyjeżdża do, do nas z Gibraltaru, Gib będzie Ransusa Salowara, który, który w latach 2017-18 miał taką platformę, która nazywała się Token Market, platforma, która zbierała finansowanie na różne projekty, na różne projekty krypto. On w sumie też ponad 2 miliardy dolarów zebrał na, na różne projekty, więc no niesamowita postać. Więc yy, startupy yy, będą na pewno za, 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 zadowolone tą jakością i tymi inwestorami, których udało nam się zaprosić. I mam nadzieję, że zainteresują ich swoimi produktami. Będzie też Nick Panos, yy, czyli osoba, która która jedna z pierwszych inwestorów, analityków, która inwestowała w Bitcoina, przyjeżdżają, przyjeżdża, ze, to jest osoba z Bitcoin Center New York City, przyjeżdża, przyjeżdża właśnie z nowego Jorku, kto tam jeszcze jest? No, cała lista jest na naszej, na naszej stronie, więc, więc zachęcamy, żeby zobaczyć. I to jest właśnie unikalne, jeśli chodzi o NBX-a, bo na większości polskich konferencji no, nie spotkacie za często osób tych międzynarodowych prelegentów. To zwykle są konferencje skoncentrowane na, jednak na naszej polskiej społeczności. A tu macie sporo ludzi, i sporo projektów międzynarodowych, także, mhm. także warto tutaj poszerzać sobie, poszerzać sobie horyzonty i nie musicie jechać do Dubaju, czy, czy do Lizbony, czy do Stanów Zjednoczonych, żeby często pogadać z takimi ludźmi, zamienić parę Dokładnie. Słów, tak Dokładnie, ale to, co, to, co my mamy, to mamy bardzo silną społeczność. To już kilka projektów pols polskich, które mają taki rodowód pol Polski się o tym przekonało, że jak bardzo jesteśmy tutaj silni i jak wiele potrafimy zdziałać, więc. Yy, więc też to yy, ten, yy, ta wartość jest zauważona przez, yy, przez projekty za, za, zagraniczne, które też chcą zainteresować Was jako społeczności, jako liderów społeczności ze, swoim, ze swoimi projektami, więc to jest bardzo ciekawe tak samo i też perspektywa na, na partnership'y, na jakiś na dostęp do, do inwestycji, na, na, wczesnym, na wczesnym poziomie, bo jak każdy z nas tak naprawdę no wszystkim za, zależy, żeby mieć dostęp do ciekawych inwestycji, żeby móc na koniec dnia na tym wszystkim za, robić, więc, więc to, jest, to jest bardzo ciekawe. No i nasze, nasze, nasza społeczność jak wiesz, no to są bardzo y, wspaniali ludzie, tak? to nie jest tak jak na każdym innym rynku, że, nie wiem, że każdy się, że każdy trzyma jakąś swoją strategię, nic z nikim się nie dzieli, nic nikomu nie powie, nie podpowie i najlepiej tak, to jakbyś się nie pytał o nic, tylko wrę wręcz prze przeciwnie, tak? to jest tak, nie wiem, słuchaj, ja to nie, nie wiem jak w te airdropy, dobra, daj, daj telefon. Masz tutaj ty cyk. O tak, już ci to pokazuję, nie? Albo słuchajcie, ja nie wiem jak to zrobić. Dobra, dawaj telefon, zaraz Ci pokażę. Tu, 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 tu. Albo słuchajcie, mam problem z tym i z tym. Dobra, no to tu masz takiego Majka, on ci pomoże. I, i to są otwarci ludzie i tak no, się tworzą ciekawe projekty, więc y, nie bójcie się, integrujmy się na NBX, y, korzystajmy z tej platformy networkingowej, którą my dostarczamy, bo to jest bardzo fajne narzędzie. Nie, nie wiem, nie wiem jaki ty masz op, y, jaką ty masz opinię o tej brelli. Myślę, że fajne narzędzie do, do networkingu. Można później z tych kontaktów, że tak powiem, żyć i, i pracować na tej bazie przez cały rok i kontynuować ten networking. Oczywiście. i nie musimy zbierać wizytówek, tak, robić tak, zdjęcia, tak, potem tak, wysyłać tak, na telegramie, tak. tylko mamy od razu, słuchajcie, wszystko w, w, w jednym miejscu. Oczywiście, tak jak najbardziej korzystałem z aplikacji, nawet do mnie się osoby odzywały, także, także tak, jak najbardziej polecam. Ja zawsze powtarzam, ten networking to jest największa siła. Oczywiście część osób może przyjść, oglądać prelekcje dalej, ale to tak z doświadczenia, że później już jesteście tam dla ludzi i dla tych różnych kontaktów, które jesteście w stanie nawiązać. To jest, to jest bardzo ważne. Dawidzie, tak na koniec jeszcze z takich aspektów technicznych. Pierwsza rzecz, powiedz mi, czy ty orientujesz się, no bo wydarzenie zaczyna się 15, to jest już, patrzę na szybko, to środa. jest środa. Czy we wtorek może jest jakiś biforek organizowany, czy, czy, czy nie coś ma na pewno, takiego? Coś na pewno będzie. My, yy, my wszystkie side eventy listujemy na... Na poliszblockchain.com. Mhm. Jeżeli ktoś chciałby zrobić, nie wiem, na przykład Ty byś chciał dla, swojego, dla swojej społeczności coś, coś zrobić, to też aplikujcie tam, zróbcie no. jakąś, nie wiem, nawet punkt zbiórki, gdzie idzie, skąd się, skąd, ja, skąd, się skąd w ja, miasto. Nie? Skąd ja jestem miasto? znany z organizowania eventów, które nazywają się tam z Majkiem. Właśnie no to, słuchaj. Biforki, to jak najbardziej będziemy to organizować. No i słuchajcie, i to jest fajne, bo później każdy może się dołączać, tak? Oczywiście. My to wylistujemy, Na Publiczny Blockchain, no blockchain Week yy, będzie cała lista i będzie tam od razu mapka, jak dojechać do Google, kalendli, kalendar będzie, będzie wpięty, task, więc wszystko jest jakby i druga sprawa, jeśli chodzi o samą rejestrację. Powiedz mi, od której godziny się otwiera rejestracja? Jak to wygląda od strony technicznej? Bo ja na przykład wolę zawsze przyjść wcześniej, żeby mhm. nie, nie stać później w tej kolejce. Znaczy otwieramy, że tak powiem, bramy od dziewiątej. Mhm. Pierwsza prelekcja będzie o dziesiątej. Ale dobrze, jest, żeby tak jak mówisz, żeby nie stać w kolejce. Pamiętam ostatnio była kolejka do Burger Kinga ze Złotych, z, z, z Multikina. Więc fajnie, jak, jak się przyjdzie wcześniej. więc tak. y, y, Bo później już są jest już dziesiąta, prelekcje się rozpoczynają, a jeszcze tam 300 ludzi w kolejce, nie? Więc, tak. y, więc to może być problem. Tak, prawda, I nie robimy, nie robimy też prerejestracji w tym roku, ponieważ zrobiliśmy w tamtym roku pre i przyszło tylko 40 osób. No to nie więc, nie y, sensu, więc wydaje tak? mi się, że że nie jest to tak ciekawe, że dla uczestników, żeby się wcześniej zarejestrować i odebrać sobie becz, więc nie robimy tego w tym roku, więc tym bardziej przyjdźcie, wcze przyjdźcie trochę wcześniej, tak. żeby zdążyć. Tak, możecie już od 6 rano zająć kolejkę. Nie, tam są chyba, chyba nawet nie wpuszczą was do Złotych tras. Nie, no żantuję, oczywiście, tak, te Złote Tarasy też są otwierane, nie pamiętam o której, nie wiem, czy przypadkiem nie o ósmej, czy o siódmej, jakoś tak. Chyba, chyba tak, chyba tak, tam jest sklep na dole, nie pamiętam a. jaki, ale chyba to spożywczy spożywczy od ósmej, więc można wejść. Tak, ale wiesz, sklep może być otwarty, a może cała galeria jeszcze nie będzie, także to, to, to też, dobrze się zorientować najpierw, żeby się tak. nie stali później. Pod, pod, no. pod... Ale tam nie robią problemów ci, ci ochroniarze, jak, jak się powiesz do Multikina, to tam a. to powiedzą, żeby wejść, ale schody chyba są... Nie włączone. No to przynajmniej trening będzie taki przed konferencją. Będzie takie, no, cardio, ranny. takie cardio Dawidzie, bardzo serdecznie Ci dziękuję za, za ten wywiad. Także, także widzimy Dzięki, się Mike. Oczywiście, widzimy się oczywiście na NBX. -ie. No i przypominam, tak jak mówię o kodzie zniżkowym, macie go w opisie tego filmu. No, dokładnie. Ochotę, no i i też, by... też wiem, że będziesz w, w, w z, z paneli dyskusyjnych, więc y, panele z twoim tak. udziałem zawsze są y, ciekawe, więc też zapraszamy y, w agendzie. Agenda myślę, że powstanie zaraz po majówce, będzie dostępna y, u nas zawsze trochę na, na, na ostatnią chwilę. Nie zawsze to jest od nas za, za, zależne, nie potrafi, nie, czasami nie mamy takiej mo -y, mocy, żeby y, zmotywować prelegentów do, wcześniejszej, tak. w, do wcześniejszego ty wysłania tytułu prelekcji. Więc, więc ta agenda jest zawsze na ostatnią chwilę, więc ale nie gniewajcie się, będzie, będzie bardzo ciekawie. Tak, i to jest też nowość, bo ja oczywiście to wszystko, mój kolejny NBX, ale tak do tej pory nie brałem udziału w panelach i tak dalej, więc teraz będę serdecznie na to zapraszam. Mogę obiecać, że nie będzie to jakiś szablonowy występ i nie będą ta... i prelegen... rozmówcy na pewno nie będą wcześniej znali pytań, także to. A będą bardzo ciekawi prelegenci, więc, więc zapraszamy. I mam nadzieję, że będziecie się, się fajnie bawić. No i koniecznie yy, oszczędzajcie się pierwszego dnia, tak. yy, bo drugiego dnia jest oficjalny afterparty i tam już na pewno będzie ciekawie. Oczywiście. Także, jeżeli Wam się ten materiał podobał, łapka w górę i widzimy się w kolejnych odcinkach. Cześć. Dzięki wielkie, trzymajcie się. Hej.